Za mną jest 50 basenów, a tylko w jednym jest główna nagroda pieniężna i uczestnicy programu Twoje 5 minut będą mieli zadanie odsłaniać te baseny i robić to, co w nich jest, a są tam różne challenge i różne straszne kary, ale też nagrody. Zaczynamy! Witamy Was w drugim odcinku programu Twoje 5 minut. W naszym show uczestnicy walczą o miano najlepszego influencera. W tym roku rywalizacja jest ogromna, bo dzięki współpracy z Doty Donuts stawką jest kontrakt z ekipą Gen Z oraz 100 tysięcy złotych. Jak chodzi o osoby, które odpadły, to trochę się tego spodziewałam, bo szczerze powiedziawszy, nawet ich nie zauważyłam podczas zadań, więc to samo mówi przez się. Kiedy usłyszałam, że jurorzy mi powiedzieli, że jestem mało pozytywna, to byłam w ogromnym szoku, bo w ogóle tak nie uważam. No, nie uważam, żeby było aż tak źle, że jestem toksyczna. W dzisiejszym odcinku będziecie mieli okazję już tak na maksa wejść w skórę youtuberów. O tym wszystkim Wam zaraz opowiem. Nie tylko ja, bo gość, który czeka za drzwiami. I zapraszam. Paweł Jawor Jaworski, 26-letni influencer, który na YouTube działa już ponad 5 lat. Jego kanał śledzi ponad 1 000 000 osób i generuje ogromne wyświetlenia, nagrywając filmy daily razem ze swoimi przyjaciółmi. Na pewno lepiej jest, jak zaczynasz nagrywać odcinek, lepiej jest dużo mówić do kamery niż za mało i mieć jak największy ten kontakt z kamerą. Lepiej więcej mówić do tej kamery, nawet gadać głupoty, a potem je w montażu wyciąć. To, jaki jesteś na filmie, to jest jedno, a to, jaki jesteś prywatny, to jest drugie. Ważne właśnie jest to, utrzymać te dobre relacje. Właśnie, żeby to łączyć, żeby rozmawiać ze sobą o problemach. Jak ktoś ma do kogoś jakikolwiek problem, to po prostu bierze go na bok i z nim rozmawia. A co w sytuacji, jak macie film nagrać i ktoś cię na maksa wkurzył, ale także naprawdę masz ochotę po prostu no, powiedzieć mu: stary, dzisiaj nie nagrywam z tobą, bo nie mam ochoty na ciebie patrzeć. Jest nas kilku, także... Czy gracie na przykład pod kamerę, że jest wszystko? Nie, nie gramy pod kamerę, jest nas kilku. Jeżeli ktoś ma gorszy mood, pokłóci się z kimś i nie ma ochoty występować na filmie, to nie występuje, występuje go inna osoba. Myślę, że Jawor jest bardzo w porządku i widać, że lubi to, co robi i że wie, co robi. Mamy dużo stresu. Okej. I nie mamy pojęcia czasami, jak sobie z tym radzić. Tu ci nie pomogę, bo też strasznie się stresuję wieloma sytuacjami. Tak jak zauważyliście, weszliście tutaj, też byłem zestresowany. Ze stresem radzi się sobie tylko w jeden sposób, czyli doświadczenie. W chwili obecnej mamy tak, że nie wiem, coś nie przyjechało na plan, no trudno. Bo ja nawet jak zaczynaliśmy, to ty mówiłeś: zbyt spokojni jesteśmy o ten program, że to jest zły znak, nie? To bo jest zły znak. Już to doświadczenie spowodowało, że rzeczywiście się nie stresowaliśmy. Zmierzycie się z tym stresem, bo tak się buduje doświadczenie. To pozwoli, że w drugiej takiej sytuacji wasz mózg już będzie wiedział: ej, słuchaj, tam się nic nie stało. Więc wasz mózg już drugim razem się tak nie zestresuje. No i też starajcie się żyć w teraźniejszości. To jest coś, co powoduje, że ten stres jest praktycznie niezauważalny. No stres to jest strach przed przyszłością, tak? Żeby tradycji stało się zadość, no to co byś chciał usłyszeć na naszym miejscu? Bądź sobą i się nie poddawaj. To jest istotne, wydaje mi się, bo widz widzi w momencie, gdy jesteś sobą, a gdy kogoś grasz. Czuję się troszeczkę zestresowana przed zadaniem, no bo w sumie nie wiemy, co nas czeka. Po zakończonej rozmowie z gościem specjalnym przenieśliśmy się na halę, aby zacząć zadanie uczestników. I waszym zadaniem będzie właśnie wcielić się w rolę influencerów. Czyli będziecie po prostu mieć takie zadania, a jak wam one będą wychodziły dobrze albo źle, no to takie będziecie mieć nagrody albo kary, które są ukryte pod tymi basenami. Ojo! Będziemy robić zadanie, będziemy zbierać kary i nagrody. Nie obawiam się dzisiejszego odcinka, ja bardzo lubię wyzwania, mam nadzieję, że się zmierzę z nimi i pokonam wszystko, co jest w basenach. Gdy zaczęłam baseny, szczerze poczułam ekscytację, bo uwielbiam taką niewiadomą, a jednak tutaj każdy może się wykazać, więc cieszę się i nie mogę się doczekać. Troszeczkę jest lekki stres, ale no nie mogę się doczekać. Basen jest też taką metaforą, to znaczy, że nie zawsze się do niego wskakuje. Czasem jest tam jakiś po prostu challenge, nie? Który trzeba zrobić. Baseny były podzielone na 5 poziomów. Pierwszy to baseny bolesne, drugi brudne, trzeci to baseny neutralne, a w czwartym były baseny pozytywne. Natomiast piąty poziom był poziomem z nagrodami. To, który level będziecie mogli sobie wybrać, będzie zależało od tego, jak wam pójdzie w grupach w każdym poszczególnym zadaniu. Teraz uczestnicy mieli za zadanie wybrać po kolei osoby do swojej drużyny. Jurorzy chcieli zobaczyć, kto zostanie na samym końcu jako osoby, z którymi inni chcą najmniej współpracować. Byłam z Kasperem, to Kasper. Kasper, do niebieskich. Łuki, do nas. Gdy grupy były gotowe, jurorzy rozpoczęli pierwsze zadanie. Chodź, Aro, do nas. Zobaczcie, to jest Aro. Aro się zajmuje? Nie wiem. Fotografią, tak. Do czego jest potrzebna fotografia na YouTubie? Na
Miniaturki. Dobrze, słuchajcie, wasze zadanie. Wymyślić miniaturkę do tego odcinka. Ja jak później z wami tą miniaturkę wykonuję, zrobię ją szybciutko i później ją ocenimy. Na pewno musi być czerwona strzałka na tym. Dobra, moi mili, dostaliśmy właśnie zadanie na to, żeby stworzyć miniaturkę do naszego filmu. Druga osoba mogłaby się opierać tak na jednej nodze, na jednej ręce i drugą nogę podnieść do góry i udawać, jakby wpadała do tego basenu. W tle jedna osoba mogłaby w tym samym czasie udawać zdziwienie, że ta osoba wpada, a trzecia osoba mogłaby po prostu... Może ją popychać. Mogłaby udawać, że ją popchnęła. Tim czerwoni widzowie. Tak jest. Dobra, let's go. Dobra, ja mam taki pomysł, żeby po prostu zrobić to przy jednym basenie i na przykład zrobimy tak, że jedna osoba będzie do niego wpadać i że jedna osoba będzie udawała, że żyga. O Boże, ja też miałam ten sam pomysł. To jest ogólnie za dużo moim zdaniem, no. Bo pamiętajcie, jest do tego jeszcze tytuł, no nie? Widz musi zobaczyć, że po pierwsze są baseny, no nie? Więc musi być zawarty basen. Po drugie, nie może być tyle rzeczy naraz, że wiesz, tu ktoś żyga, tu tamto, bo tytuł może być na przykład 50 obrzydliwych basenów, no nie? Ja chciałem taki pomysł na przykład, żebyśmy wzięli jeden basen, stanąłbyś u góry, zrobił nam z góry kontrolną górkę. Tak, tylko jedna, na mocnym zoomie, nie? Jeden basen byłby tutaj, resztę byś dokleił w miarę dookoła lub pomiędzy nami. Według mnie najsłabszą grupą jest grupa czerwonych, z tego względu, że widać, że jest u nich chaos. Stwierdziliśmy, że chcemy być wszyscy, żeby nie było tak, że ktoś jest odrzucony dla dobra grupy. Tak, nie? Uważamy, że jakby to... Tak, ale tu chodzi o dobrą miniaturkę. Jakby nie? Czasami, jeżeli będziecie tam wszyscy, może się okazać, że dzieje się za dużo. No dobra, to ja mogę zrezygnować jakby z bycia na miniaturce. A ja na przykład spróbuję coś naszkicować. Dobra. Od siebie, co mam w głowie mniej więcej i tak to zrobimy. Taką mamy wstępną wizję, mam nadzieję, że uda nam się ją zrealizować i postaramy się jak najbardziej potrafimy, żeby wyglądała identycznie. Ja mam takie spostrzeżenie, że oni często wpadają na dobry pomysł i siebie nawzajem wybijają z niego. Tak, i wtedy nagle ktoś mówi, że gorszy jest lepszy i finalnie gorszy. Tu i tu, no nie, no jakoś to trzeba po prostu tak dobrać i z takimi, może jedna leżeć, ale reszta na pewno nie, bo to będzie już za bardzo. No tak, oczywiście. Robimy to z góry. No, tak. I sklejamy, po prostu robimy po jednym kadrze. Kminią, nie mając doświadczenia, ale widząc coś tam na YouTube, widać, że widać, kto bardziej śledzi YouTube'a, kto mniej. I kto bardziej to analizuje i kto mniej, nie? I widać, kto mówi, strzałkę napis. Tak, strzałkę napis, stary. I tak, żeby kadr był najlepiej, wydaje mi się, że obiektywem szeroko, właśnie szerokokątnym, jak najbliżej tego głównego basenu i żeby też osoba, która w nim siedzi, miała jak najbliżej swoją twarz i żeby ta mimika jej twarzy została zawarta. A kto z twojej grupy jest najcichszy? Johnny jest najcichszy z naszej grupy. No Johnny wymyślił najmniej w naszej grupie. Ja wyglądam, jakbym nic nie robiła. Czyli bardziej wyraźnie ekspresję niż tak, no. Wdruk się wyprostuje, bo coś przygląda. Mi się wydaje, że ta jest lepsza. No, ta jest git. Patrz do mnie, patrz do mnie. Ale muszę być też taki przerażony bardziej. Spróbuj się spół bardziej. Ja nie wiem, co mam robić. Ej, ale zaj... To dzięki. To idzie do ostatniej grupy, dzięki. Widzowie, widzieliście backstage powstawania naszej miniaturki. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczymy produkt finalny. Skończyliśmy teraz zadanie, w którym mieliśmy wymyślić miniaturkę i myślę, że zrobiliśmy to najlepiej, bo było bardzo dużo fajnych pomysłów. Stworzyłam grupę różnorodną i tych osób, co są takie cichsze i te, co są bardziej głośne, żeby to nie było tak, że wszyscy wylądujemy tacy mega głośni. Na przykład cichsza jest Kasia i Kacper. Niebiescy. Najbardziej działali razem w grupie, fajnie. A w innych grupach było bardzo mocno widać osoby, które wychodziły ponad resztę, nie? Gdzieś tam z tyłu, tak, inne, nie? I inne z tyłu, które prawie w ogóle się nie odsuwały, nic nie robiły, żadnych pomysłów nie dawały, bo też jakby patrzyłem na kreatywność. Jak wiecie, miniaturka to jest pierwszy moment, pierwsza sekunda, której widz może mieć z wami styczność. Także jest to niezwykle ważne. To jest jakby wasza umiejętność do sprzedania produktu, którym jest film, nie? Film może być najlepszy na świecie, ale jak będzie źle sprzedany, nikt go nie kupi, nikt w niego nie wejdzie. Dlatego jest to ważne i chcielibyśmy, żebyście chociaż trochę tego liznęli. Naszym zadaniem tak naprawdę było w ogóle co innego. My patrzyliśmy na to, jak pracujecie w grupach i jak współgracie wszyscy razem. Pierwsza konkurencja polegała na tym, że tak naprawdę sprawdzili nas, jak sobie radzimy w grupach, a nie jak zrobiliśmy miniaturkę. I za to dostawaliśmy kary oraz nagrody. Według mnie najlepiej współpracowała ze sobą grupa niebieska. Na drugim miejscu drużyna, która również będzie miała trochę lepiej, jest to drużyna czerwona. Będziecie musieli wybrać też dwie osoby, które wejdą do tych basenów i wygrają te rzeczy. Czyli nagrody nie są dla drużyny, tylko dla osoby. Jeżeli chodzi o drużyny, które pozostały, nie jestem w stanie wskazać, która była słabsza.
więc po prostu obie jesteśmy dyplomatycznie. Pierwsze zadanie polegające na współpracy zostało zakończone. Drużyna niebieska ma basen poziomu 5, czyli nagroda, i poziomu 3, czyli basen neutralny. Drużyna czerwona również ma poziom 5 i 3. Natomiast drużyna żółta i zielona mają basen poziomu 1, czyli bolesny, oraz 3, basen neutralny. Ja chciałbym, żebyście zdecydowali. No mi się wydaje, że tak od siebie powiem, że ty chcesz się wykazać dzisiaj i to po tobie widać, więc mi się wydaje, że powinieneś dzisiaj sobie wybrać, który ty chcesz basen, że moim zdaniem powinieneś na pewno dzisiaj przed kamerą trochę więcej być. I to jest dobra decyzja, no. Też moim zdaniem. Fajnie, jak ty mogę wejdziesz. Mogę, wejdę jedynki. Dobra. Ja nie jestem pazerna. Wydaje mi się, że Kacper powinien iść na nagrodę. Okej, okay, kochani, tak, zdecydowaliśmy, że z naszej drużyny do basenu neutralnego pójdzie nasza liderka, a do basenu z wygraną pójdzie Kacper, jako że to on podsunął główny temat naszej finalnej wersji naszej miniaturki. Oraz go narysował. Tak. Raz, dwa, trzy. Czyli wybierasz. Ja wybieram. No to Łukasz, może ty chcesz? No jasne, że chcę. Nie, dobra, nie, bo będzie, że będę taką pipką. Nie, ja chcę iść. To do level 1, czyli najgorszy basen. Michał. Lubię takie właśnie ryzyko. Wylosowaliśmy osoby za pomocą gry. Dobra. A powiedz ty tak, Karolina, teraz. No właśnie. To właśnie też, żeby to nie muszę cały czas mówić ja, a ja wszędzie mówię. Dokładnie, dobry debiut. Dobra. No. Ale nie muszę być koło siostry, mogę być tu. Dobra. Wskazaliśmy tutaj osoby, które mają wejść, i do numeru 3 wchodzi Wiktoria, a do numeru 5 wchodzi Domin. Tak jest. Trójeczka to jest poziom neutralny, coś dobrego albo coś złego, a piąteczka, level 5, w sensie nagroda. Słuchajcie, kochani, stwierdziliśmy, że tutaj, żeby mogła się wykazać Julka i Johnny, to oni jako pierwsi skoczą do basenu. Postanowiłem się, że dla swojej drużyny się poświęcę. Mam nadzieję, że to nie będzie aż tak straszne. Czerwoni, nagroda wasza. Chodźcie wszyscy. Chodźcie wszyscy, no. Także proszę państwa, tu jest level 1, 2, 3, 4 i 5, czyli nagrody, które właśnie nasi uczestnicy Twoje 5 minut będą sobie wybierali. Ten jest trochę wypchany, albo przynajmniej mata jest naciągnięta, i ja poproszę ten. Ten chcesz? Zgadza się. Dominik, także Twoja nagroda znajduje się tu w środku i jest to... Mam ogryzienie, nie? Tak. Karta, słuchajcie, twoja nagroda. Przyjaciela, czyli zgarnąłem kartę przyjaciela i będę mógł widzowie... Dziękuję. Dziękuję również mojej grupie, która wytypowała mnie do wzięcia takiej rzeczy. Tutaj mogę sobie wybrać jedną osobę, z którą będę wspólnie dzisiaj w grupie, albo kiedy będą zadania w parach. Dziękuję wam bardzo za to i jesteście bardzo fajni. To teraz coś ciekawego w końcu, te bolesne teraz. Tak jest. Niech będzie ten. Na pewno? Ten. Ale wybrałeś. Możesz jeszcze zmienić. Jeszcze daję ci ostatnią możliwość i okazję. Dobra, ten. O Boże! Tego się najbardziej bałem. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać. O jeje! Mówiliśmy wam, że są jakby te bolesne rzeczy nie tylko fizyczne, tak? To akurat jest ból psychiczny i węchowy bardzo mocny. I być może również żołądka. Oto moja nagroda pyszna. Jak to no działa? Nie! Boże, no dobra, ale poczekaj na film! Ja się boję, że już podniosłam tylko. Ale to śmierdzi. Ale tu capi, o! Nie, ja chyba nie dam rady. Nie znam, ale obrzydliwie to wygląda. Ja nie chcę na to patrzeć. Tylko ugryź. O, nie patrzcie, ja. Ja wychodzę, nie! O! Pyszne widzowie! Weź się, o! Nie! Lepiej, brzuch. Czasami jak zrobicie taką kubę mega śmierdzącą, to tak to pachnie mniej więcej. To... Zieloni, trzeci level. To pada. Ja. No to zapraszam, wybierz sobie. Tutaj widzę, jest jakaś woda. Chyba wolę wypukłe. Niech będzie wypukłe. Serio, jeszcze możesz zmienić. Nie, nie zmieniam. Dobra, coś ci otworzę. Nie jest nic strasznego. No to jest neutralne, tak? Czyli tak. Jakby jest cilerka. Dobra, no to z czerwony, trójeczka. A z racji, że tamta była taka wystająca, to chyba będę stawiać na tą. Dobra, jak po pierwsze wybór, to ten. Dobra. Zobaczmy, co tu jest, ale to jest basen neutralny, więc masz to samo. O, tak, na stres. Dzisiaj pytałam, jak sobie radzić ze stresem. To mogę tak dostać? No ja się ucieszyłam, jak odkryłam ten basen z folią bąbelkową, bo nie musiałam się brudzić. Niebiescy. To ja. To jest w trójeczce. Level 3, neutralny. Ten zapadnięty. Dobra, nie wiem co tu jest pola, ale na pewno jest to coś neutralnego. Czyli woda.
jest neutralny! Mokra Polka! No to dobra, to róbmy tą karę. Dobra. Wybierz sobie, który chcesz basenik. O, to są baseny bolące, bolesne, także nie będzie przyjemnie, to na pewno. Ja bym wybrał tamten. Który? Ten, co Jonathan wybrał na początku? Ten? Tak, dokładnie tak. A wbiłbyś się w niego bez odkrywania w takim razie? Skoro kary to kary, to ta twoja kara to taka średnia była na tym lodzie. Też tak uważam, też tak uważam. Okej. Okay. Rozpinaj gacie. No dobra, i powodzenia teraz. U nas została nagroda. Dobra, ale czym jest tą nagrodą? Kasper, który wybierasz? Ja wybieram ten. Pamiętasz, co mówiłem na początku? Tak. Tak, 500 weszek od Fisa. Gratulacje. To jest jedyna nagroda pieniężna, którą można było tutaj uznać. Żółci, kto z waszej drużyny miał basen neutralny? Ja. Wybierz sobie. Które chcesz? Ej, tam. Dobra, no to dla ciebie będzie coś takiego. Nie wiem, co to jest. Ciekawe, czy tu nic nie odbyłem. Nie, bo to jest neutralne. I co, jakie odczucie masz? A mogę tu zostać? Mogę tu poleżeć? Absolutnie, lepiej nie. Ale jeszcze proszę. Może ten listary. Zobaczyliśmy przed chwilą miniaturki, które już są po obróbce. Ale nie mieliśmy możliwości poprawki, bo później doszliśmy do paru wniosków, no ale... My oceniamy oczywiście pomysły tutaj, a nie wykonanie, bo wykonanie było na szybko. Jest wiadomo najlepsze. Na pewno kluczową rzeczą przy miniaturkach też jest mimika i ona była bardzo ważna i na nią patrzyliśmy. Również pomysł sam w sobie, czyli jakby koncepcja. Sugerowaliśmy się też samymi kadrami, bo jednak to wy mieliście okazję i możliwość i wyboru ich. No i w związku z tym mamy znowu dwie grupy, które będą miały lepiej i dwie grupy, które będą miały gorzej. A grupami, które mają lepiej, jest grupa niebieska. Mimika po pierwsze i ustawienie osób. Zobaczcie, jak ten kadr się wypełnił i nie ma tak dużo pustych przestrzeni. I to było świetne. To tło, mimo że jest czarne i nudne, to nagle nabrało barw. Wy jesteście tutaj bardzo wiarygodni, jeżeli chodzi o wasze minę. Oj tak. Cała wasza trójka. Naprawdę, super. Świetnie. Tak, tutaj też bardzo fajnie, czyli oczywiście jest to drużyna zielona. Wyróżnienie z naszej strony pod względem jakby koncepcji. Zupełnie inna niż wszyscy. Wyróżniało się jakby na tle wszystkich innych, nie? Tak, więc za to jesteście drużyną, która będzie miała lepiej. Wasze dwie drużyny będą mogły sobie wybrać basen z levelu 4, czyli przyjemny. Oczywiście ważniejsza kwestia, czyli dwie drużyny, które mają gorzej, zawiodły różne rzeczy. Ja byłem przy tworzeniu pomysłu na nią, ale totalnie nie udało wam się go przenieść na tą miniaturkę. Tam był chaos, nikt nie wie, chaos, o co chodzi. Było pusta. No dużo elementów było na miniaturce i tak, przez to nie wiedzieliśmy, o czym jest w filmie. A wasza miniaturka, no to wasza mimika nie przemawia za tym, co rzeczywiście czuliście. Była bardzo taka, no niestety, udawana. Zapraszamy. Zapraszamy do baseniku. Zacznijmy od przyjemnych osób. No, żeby było dosyć sprawiedliwie, no to ci, którzy wcześniej tu nie byli, to teraz nie. Teraz my jesteśmy mega ucieszeni z werdyktu. Przegraliśmy przez to, że jakby nie do końca koncept naszej miniaturki był taki, jak chcieliśmy. Chcesz wyjąć ten lód teraz? No, no, to wyjmuj to, weź. Jezus, ty dalej z tym cały czas. Powiedziałem, że cały czas będę, ale nie damy rady. Cieszę się, że to zrobiłem i mam nadzieję, że więcej takich wyzwań dla mnie będzie. Ja się zgłaszam. Druga osoba? Okej. Dobra. Postanowiliśmy bardzo stanowczo i w miarę od razu, że ja i Karo się zgłaszamy do tej konkurencji, żeby wejść do brudnego basenu. Jesteśmy mega ciekawi. Przepraszam was, bo w sumie chodźcie jeszcze raz, przyjdźmy na spokojnie, we dwie, a my staniemy tak, wiesz, z wami fajnie w to, żeby było... Ja wybieram ten. Ja wybieram ostatni. Karolina, leci! To jeden z brudniejszych basenów na pewno. Niesamowite. Może zdejmij buty, żebyś tego nie rozniosła. Karol. Walnęłam się w to i po prostu było tak zimno, ale tak, że po prostu o tak później stałam. Nie no, niesamowite przeżycie i mega, mega chciałabym jeszcze raz powtórzyć gdzieś tutaj z innych basenów, wybrać coś, żeby móc znowu tak
doświadczyć czegoś tak mega po prostu ekstremalnego. I o ile tutaj twoja koleżanka wyszła cała ubrudzona, o tyle ty dzisiaj do końca dnia możliwe, że taka będziesz. Nie. Ponieważ dołączysz do... Nie, do, nie. Do kostka, będzie cię śmierdziało cały dzień już. Sianko ze stajni. Ja mam jedno wolne łóżko obok siebie, to wiesz. Nie, dzięki. Dobra, ja od razu uciekam stąd, jak tam skakuję. Dzięki, to pa. Teraz nasza nagroda. O, właśnie, wybraliście nagrodę. My również wybraliśmy dwie dziewczyny. Wybraliśmy Maję i Kasię. A tak, dlaczego, tak? Stwierdziliśmy, że najlepiej poradziły sobie na tej miniaturce tą mimiką chociażby. Okej, okay. To zerknij sobie. Ja też chcę zobaczyć, no. Ooooo. Przyjemne? A mogę sobie zatrzymać jednego? Może. Maja, zapraszamy ciebie. 3, 4. Bardzo. Bo wy byliście, macie dobre, nie? Tak, mamy tak. Dobre i idę z naszej drużyny ja oraz Julita. To jest twój basen. Jest masz farta, no. Ale nie tak przyjemny jak tamte poprzednie. No, nie ma misia. Okej. Nie było tak tragicznie, no. Ale chciałbym też misia. Ja zawiodłam, bo jednak byłam liderem, dlatego ja skorzystam z kary. Które? Które wybrałeś? Przede mną. Ten tutaj? Tak, ten. Co to w ogóle jest? Musztarda. Musztarda. Raz, dwa, trzy. A, już! Dobra, Miśka, który bierzesz? Prosta sprawa, dawaj. No dobra, to ten taki krzywy. Oj. O kurde, dobra. To nie musisz. Barba. Dobra, my ogólnie stwierdziłyśmy, że też robimy solidarnie i w ogóle... Nie, dobra, nie pomysł, teraz ja tak już... Fajnie, ale szkoda spodni ogólnie. Obrzydliwą rybę zjedliśmy głównie przez to, że po prostu nie poradziliśmy sobie w grupie tak dobrze, jak jury na to liczyło. Umoczyliśmy się w musztardzie z Johnem, a dziewczyny w farbie, za to, że nasza miniaturka też nie była niestety najlepszą. Powiedz, do kim mieliście? Według mnie farba mimo wszystko najgorsza, bo jednak to zostaje i nie wiem, czy to się sprawało z ubrań, czy na przykład... Nie śpieszę się. Ja kurde, nowe porty, nie? Ja już miałam wzdłuż w oczach, tak, ale... Lokowanie, ostatnie wasze zadanie, dostajecie po produkcie od naszego sponsora głównego całego programu, czyli Dotty Donuts. Słuchajcie, waszym zadaniem będzie zrobić lokowanie. Lokowanie w postaci wstawki do filmu oraz Instastory. Wyobraźcie sobie, że to lokowanie trafia do odcinka, który nagrywacie, okej? Okay? Do tego. Do tego odcinka. Widzicie, jak wyglądają wszystkie baseny. Najlepiej, jak lokowanie produktu jest w jakiś sposób związane z tym, co się dzieje obecnie w filmie, no bo w przeciwnym wypadku jest po prostu wstawka, którą ktoś przeklika. Nie bez przyczyny macie akurat nasze donaty, czyli donaty Dotty Donuts i ekipa, ponieważ Dotty Donuts, jak wiecie, jest sponsorem Twoje Wiedźmy. Dostaliśmy teraz takie zadanie, że musimy zareklamować produkty, którymi są donaty ekipy. Mamy zrobić wstawkę do filmu oraz Instastory i teraz będzie burza mózgu. A moim zdaniem antyreklama jest lepsza niż reklama. W takim sensie, że ona musi być backowa. Będzie przejście taką kamerą na ciebie, ale to było lokowanie. I ja za twoje głowy. Ha. O, tak, nie z dołu? Z dołu nie? I ja tak nie przychodzę, albo ty to nie. Tak? Wypadnie. Także moim pomysłem jest, że ktoś wbija nagle. I no nie, czekaj. Dotty Donuts jest sponsorem twoje 5 minut, czyli tutaj, gdzie jesteśmy. I te szalone wyzwania, które robiły i dziewczyny, które zrobiłyśmy przed chwilą, możemy sobie osłodzić takim puszczuszkiem. To jest fajna truskawkowo-cytrynowym. To jest totalnie do filmu, krótkie, zwięzłe. Ja mam pomysł w ogóle taki, żebyśmy wykorzystali je w formie nagrody. Jak widzicie, John zjada właśnie nasz rekwizyt do reklamowania. Zaraz nie będziemy mieli w ogóle. Biorąc donaty na przykład też z baseniku i idąc z nimi opowiadając, możesz powiedzieć, masz już dość jedzenia obrzydliwych rzeczy, wiesz, ruch kamery, ktoś cały wysmarowany musztardą. Ej, super. Zmień się. Z chłopakami pracuje mi się dobrze. Mam chwilę załamania, dlatego dobrze, że jest Olivier. No, bo byśmy średnio dali radę wtedy, nie? Też mi się wydaje. Zapytaj się Karola, czy nie jest... Nie będzie na ziemi.
ale że teraz go kładziecie na ziemi w trakcie filmu. Pamiętajcie, że oni są serio partnerem tego filmu. Okej, dobra. Zastanówcie się nie tylko pod względem kontentowym, ale także pod względem sponsora, czyli jak zrobić, żeby do nas było zadowolone z tego, że jest ta reklama, w jaki sposób rzeczywiście możecie zachęcić, aby ktoś ten produkt kupił. Bardzo dobra rada moim zdaniem do Instastory naszego. Mam takie piękne tutaj dodatki i wiecie co? Są mega pyszne. Chciałbyś może spróbować? Naprawdę? Mega pyszne? Chciałbym spróbować. Proszę bardzo. Wow, mega dobre. Nie no, weźcie, poważnie. No, nie, to jest... Musimy to zrobić płynnie i przemyśleć, co mówimy, a nie na spontan. Nasza współpraca była lekko chaotyczna. Jest takie przekrzykiwanie się i co 3 sekundy zmienianie konceptu, że kiedy już mamy po prostu ten koncept ułożony, jakiś taki, że wiemy, o co chodzi, to jest to wciskane coś innego, coś innego, coś innego. Powiem, i czekamy naszą koleżankę po poprzedniej konkurencji, gdzie wylądowała w błocie. O, właśnie idzie. Karo, jak tam po konkurencji? Nie, to jest totalnie spalone. Totalnie. To jest strasznie sztuczne, moim zdaniem. Mamy nagraną już i reklamę na YouTube'a i nagraliśmy właśnie przed chwilą nasze Insta Stories, także mamy nadzieję, że będą świetne i się spodoba naszemu szanownemu jury. Był czas do wpudo, a jest 55 po, co znaczy, że mieli o praktycznie pół godziny więcej czasu. No i powiem tak. No nie jest to łatwe zadanie, nie? Nie jest łatwe, jak jest początkującym się. Ale niektórym poszło dobrze, ale tylko niektórym. Niektórym nieco gorzej. Właśnie skończyliśmy kolejne zadanie, którym było stworzenie reklamy i Instastory do Dutty Donuts. Uważam, że poszło nam zarąbiście. Sama jakbym zobaczyła taką reklamę na Instagramie, to pobiegłabym od razu do sklepu bez mniejszego zastanowienia. Drużyna żółta, zobaczmy. To jest mocne, bo widziałem, jak nagrywali. Nie? Zobacz, co mam dla ciebie. Wow, donaty ekipy! Pamiętajcie, jeżeli nie chcecie jeść samego syfu, jedźcie tylko donaty ekipy od Dutty Donuts. Jej, jest to zabawne, jest to cringe'owe, ale jest to zabawne w tym wszystkim. Ale wygląda, jakby cringe był zaplanowany. Kwestia, jaki sponsor by się na to zgodził. Dotti być może, przez to jak bardzo nas lubi. No. Śmieszna wstawka, myślę, że latałem na TikToku. Tak. Na shot. Teraz mamy drużynkę czerwoną. Sponsorem naszego dzisiejszego odcinka jest Dotti do nas, które ze współpracy z ekipą tworzy te świetne laty. A czekamy po poprzednich konkurencjach na naszą koleżankę, dlatego że poszła się przebrać, bo wylądowała w błocie. Kąpałam przynajmniej, jest mi teraz ciepło. Dlatego też mamy coś dla ciebie, słuchaj, na osłodę. Są to donaty ekipy. Nigdy ich nie jadłam, więc jestem mega ciekawa, także robimy... Mini teścik, widzowie, będziecie mieć mini test. Jest tak, słodycz i cytrynkę taką, taką kwaskowość. Dobrze, jednocześnie dobrze. Jest to takie mega crunchy. Nie wygląda, jakby w to wierzyła. Trochę tak, nikt nie kupi. Każdy by to przewinął, każdy by to przewinął. Nikt nie kupi donata po tej reklamie. Raz. Dwa, trzy. Okej, czyli tak. Pod siódemką kryły się donaty ekipy. Jest to nasz główny sponsor, dzięki nim możemy tutaj realizować nasze różne pomysły. Także bardzo dziękujemy. I są naprawdę pyszne. Ale to było lokowanie. Ja myślę, że to wyglądało, że oni się nie dogadali. Tak dla mnie wyglądało. Jakby trochę dziewczyny myślały o czym innym. Tak. Chłopaki o czym innym. Chłopacy od razu wyskoczyli z tym pomysłem. Myślałem, że na poważnie, a chłopaki, że robimy przerysowane bekę. No ale chyba też no, nie za dobrze było. Chociaż no. Julita tutaj ewidentnie sobie poradziła pod względem, że przejęła trochę kontrolę nad tym, nie? Właśnie wygraliśmy konkurencję i lecimy odebrać naszą nagrodę. Donaty ekipy? Nie mogło być lepszej nagrody. Taką nagrodą to aż żal mi się nie podzielić z drużyną. Wyglądają przepysznie, a wiecie co mają w środku? Truskawkowo-cytrusowe nadzienie. Na górze jest czekolada i strzelająca posypka. Kurde, muszę wziąć jednego. Jezu, dziękuję bardzo, byłam tak głodna, ale w ogóle nie wiem czy wiecie, ale sponsorem całego Twoje 5 minut jest właśnie Dutty Donuts z kolaboracją z ekipą. Także jeśli jeszcze nie próbowaliście swojego donata, koniecznie biegnijcie do sklepu i go spróbujcie. Sprawdziliśmy wasze filmy, które nagraliście kamerami, no i generalnie jest tragedia. Jest tragedia. Przeceniłem jednak wasze możliwości, więc będziemy musieli się tam cofnąć o parę kroków do tyłu. Z wyjątkiem jednej grupy, która też dla nas była w sumie zaskoczeniem. Tak, zrobili coś mega zabawnego. Była to grupa żółta. Było to tak cringe'owe, że jest śmieszne, ale to był taki cringe, żeby latało później po TikToku i uznaliśmy, że chyba by reklama się udała. Dlatego... Trzy drużyny mają złe basen. Po jednej osobie. I tylko jedna drużyna ma basen z nagrodą. A brawa do szóstki! Ja wolę ból. Ja mogę iść na ból. Na pewno nie pójdę na ból.
powiem, wykorzystaj go. Ja pierdzielę. Idealnie, Belko, Boże. To tak. Nie było to najprzyjemniejsze. No bardzo to... dobrze. Uratowali drużynę. Można odkryć? O, ja pierdzielę! Rado, lubisz ostry? Nie bardzo, nie? Właśnie to jest problem. Spicy. Dobra, lecimy. Ja pierdzielę. Czekawkę dostałem jakąś dziwną. Umieram. O kurde. Co jest grane? Ale masz stary ty. No po czasie. O kurde. What? Tak? 3, 4. To ty idziesz. A no jak i chcesz. Super to jest. O, zajebiste. To jest taki slime. Jakie to jest świetne. Dobra, żeby nie było to ty! Yes. Ej, mogę się przemyśleć, jak to wygląda. Stajesz? Kto z was bierze nagrodę? Ola. No właśnie, Ola. Powiedzieli, nie miałem decyzji. Chodź. To biorę. Proszę bardzo, przeczytaj. Karta zamiany. Wybieram osobę, która zrobi za mnie całe zadanie. Słuchajcie, dawajcie telefony, zobaczmy te instastorki, nie? To będzie kolejna rzecz, którą będziemy oceniali. Poczekaj, i już to będą ostatnie baseny. Siema widzowie, nagrywamy dzisiaj kolejny przekozacki odcinek do oczywiście Twoje 5 milionów, którym sponsorem jest Dotty Donuts. Razem z moim czerwonym teamem, najlepszym, sobie właśnie je w międzyczasie testujemy. Dotty Donuts o smaku truskawkowym i cytrynowym. Hejka kochani, właśnie mamy przerwę w nagrywkach, a przy okazji Dotty Donuts w kolaboracji z ekipą są sponsorem naszych nagrywek na Twoje 5 minut i jak widać donaty rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, lećcie po swoje, są w czekoladzie ze strzelającą posypką. Przygotujcie się na to psychicznie. Może powiemy, kto najgorzej, nie? No co, żółci cringe. Dramat. No, generalnie. Zieloni również cringe. Niebiescy, no to już w ogóle nie ma za... Najlepiej. No dobrze było. Kurde, estatisto! Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Ale ja bym czerwony dał zdecydowanie na drugim miejscu. Okay. I wcale też, że nieźle, tylko że git. Dwie nagrody. I dwie nie nagrody. Niebiescy wybierą żółtym, a czerwoni zielonym. Może w ten sposób. Liczmy? My wybraliśmy z drużyny żółtej Michalinę. I będzie ona miała basen z rzędu pierwszego. Basen śmierci i bólu. Ała! Smoothie ze śledzia, po którym żygałem z 5 razy. Ja się poprzykam. Boże, bardzo ich współczuję, naprawdę. O Boże, okropne. To smakuje jak olej. No to teraz za Jonathana. O Jezu! No dobra, już wystarczy, stara, wystarczy. No, wystarczy. Tak, może tak. H2O. Chociaż nie wylatujesz jednocześnie. Zrobuj też. Czerwoni. Kto z zielonych? No kto może? Nasz wybór to jest ten oto tutaj basen. No. Olej. Olej. O, człowieku. O ja. Ej, ale jak się rozbiorę. Tak. Tak. To będzie pasować. Kto wskakuje tam? Kola, lubimy się, nie? Nie, 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 nie. Basen dwa. Używam jeszcze karty zamiany. Osobę wybiera Michu, kto tu wskakuje jeszcze. Pola! Michu powiedział, że pole. Pole. Ale jest to szuja wstrętna. Ja powiedziałem, że on wybrał. Nie. To było
ona jest też chodź tańczy. My chcemy bardzo docenić trud Poli i dlatego jej chcemy przekazać nagrodę, także my wybraliśmy Radka, ponieważ on wpierniczył najostrzejszą papryczkę, więc zasługuje na nagrodę. Dobra, opłacało się, dziękuję. O, ej, co? Myślałem, że jest tylko jedna nagroda pieniężna. No cóż, bardzo fajnie. Teraz takie nawet pytanie. O kurde, boksik. Nie, no, o kurde, tu jest tak jeszcze jakieś. To jest limitowany boks finałowy trzeciego sezonu, którego już nigdzie nie ma dostępnego, jest mega rare. Ale to jest mega rare, stary. Widzowie, jak widzicie, nasza dzisiejsza konkurencja się zakończyła. Wszystkie baseny są już odkryte. Mamy chwilę przerwy, lecimy odpocząć, się przebrać, a przede wszystkim niektórzy umyć. Julita mi bardzo mocno zapadła w pamięć. Mocna, mocna osoba. Bardzo się stresuję dzisiaj. Pewnie mnie wyrzucą dziś, tak coś czuję. No i co, panowie, jesteśmy wreszcie, wreszcie. Najfajniejszy moment. Ty jeszcze tego nie poznajesz, ale zaraz zobaczysz, oni tu wyjdą. Ale już się stresuję powoli. Tak? Ciężkie, zacząłem się stresować. Osoby, które najbardziej wpadły mi w oko, to jest Aleksander. Okej. Kolejna osoba, którą bym na pewno zostawił, ja osobiście, to jest Julita. Bardzo fajnie sobie radzi i miała kreatywne pomysły i dobrze prowadziła grupę. Rozpoczynamy ten piękny panel. Zapraszamy uczestników. Jak tam dzisiaj, stresik? Troszkę mniejszy niż wczoraj? Nie. Nie? Większy. Większy. Znaczy, nie, no, troszkę, nie dziwię się akurat, mniejszy. Pola, w twoim przypadku. No ale do ciebie za chwilę przejdziemy. Najpierw bym chciał może z Radkiem pogadać. Chodź, Radek, do nas. Ja mam do ciebie pytanie. Tak, słucham. Czy uważasz, że dzisiaj ci poszło lepiej niż wczoraj? Myślę, że nie. Chyba? Tak moim zdaniem nie. Moim zdaniem, że to aż jakieś randomowe określenia, bo według mnie lepiej ci poszło niż wczoraj. Dzisiaj, no po prostu mi się wydaje, że wczoraj więcej kontentu zrobiłem, jeśli o to chodzi. Ty w ostatnim odcinku zrobiłeś więcej kontentu? Przecież siedziałeś w czarnej koszulce przez cały dzień. Ale, znaczy chodziło mi, że wiesz, że jakieś tam kontrowersje czy coś tam się zrobiło, że mnie wyrzucili i... To my zrobiliśmy. No tak, tak, ale wiesz. Nie ty. Jesteś tutaj z przypadku. Ja bym oczekiwał czegoś więcej, jeżeli ty w ogóle chcesz tu zostać, nie? Jasne, że tak. Powiem tak. No ta papryczka ci uratowała dzisiaj. Jesteś bezpieczny. Dzisiaj. Dziękuję bardzo. Kacper, chodź do nas. Ja dzisiaj, jak na was patrzyłem, to widziałem ciebie próbującego przebić się chyba z 6 razy i nikt cię nie słuchał. Wydaje mi się, że nawet nieźle sobie radzisz w tych wszystkich rzeczach, o tyle z jakiegoś powodu ludzie totalnie nie zwracają uwagi na to, co mówisz, jakby nie biorą tego do siebie. Przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem. Czy to, co Karol mówi, jest dla ciebie sprawiedliwe? Czy jest sprawiedliwe, to nie mi to oceniać, tak po prostu było. Był taki jeden moment tu na dole, taki moment na górze. Mimo wszystko, że faktycznie były takie sytuacje, że nikt Kacpra nie słuchał, to on miał to totalnie wywalone i jakby robił swoje. Za to ja widziałem pomysły, które rozrysowujesz, i to były najlepsze pomysły na miniaturkę. Mimo to, co Karol powiedział, to jest za wcześnie na to, żeby się z tobą rozstawać. Dlatego dzisiaj jesteś bezpieczny i widzisz się z nami w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. Co, bierzemy go? No bierzemy go. Zapraszamy, Michał. Wiesz co, ja w swoim życiu kiedyś poznałem taką osobę, która reagowała na stres śmiejąc się. I zastanawiam się, czy trochę też tak u ciebie nie jest, ale ja nie mówię, że to coś złego, tak szczerze? W sumie nawet na influencera to może być coś dobrego, nie? Tylko problem jest taki, że ty oprócz tego śmiania tak nie za wiele robisz rzeczy, nie? Wiesz, co chodzi? Ja nie usłyszałem od ciebie jakichś dwóch bardziej złożonych zdań. Nigdy. Michał, jesteś mimo wszystko pocieszną osobą i jakoś sobie dzisiaj radziłeś. Dlatego ja chciałbym ciebie zaprosić do siebie na dzień nagrywek. Dzięki wielkie. Pogadamy sobie, spędzimy dzień. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Dzięki pięknie. Może z Jaworem ci wyjdzie. Kto wie? Bo z nami to jesteś zagrożony, nie? Tak? Tak, jesteś dzisiaj zagrożony. Więc może to jest twój bilet do nowej przyszłości. No i Pola, dawaj do nas. Wczoraj zdaje mi się, że na nasze słowa powiedziałaś, że uważasz, że to nieprawda. Myślę, że to jest kwestia tego, że wczoraj tutaj na panelu dopiero były emocje. I ja dopiero wracając do hotelu,
jak usiadłam sobie, porozmawiałam ze wszystkimi, zapytałam też z ich perspektywy i rzeczywiście zwrócili mi uwagę na te problemy, które gdzieś tam odgrywały większą lub mniejszą rolę, to wzięłam to do siebie i zauważyłam, że to jest rzeczywiście prawda. Mimo że wczoraj powiedziałam, że się nie zgadzam, to na dzień dzisiejszy zgadzam się z tym, że wczoraj troszeczkę tak było, że narzekałam. Dzisiaj uważasz, że już tak nie było? Uważam, że nie. Ja uważam, że tak było dalej, może trochę mniej, ale dalej tak było. Co więcej, jedna z osób z produkcji powiedziała nam dzisiaj, że jej zdaniem jesteś najbardziej toksyczną osobą tutaj i że wyczuwa od ciebie taki właśnie vibe. My nawet dzisiaj ci dawaliśmy przykłady, jak tam siedzieliśmy, no jakby face to face, nie? Że w danym momencie jakby mówiłaś rzeczy i one były negatywne. I wiesz, my mówimy to dlatego, że ty masz naprawdę fajną charyzmę i nie do tego po prostu, no dosłownie, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. Inaczej mnie odbieracie niż ludzie, którzy tutaj są ze mną. Że założyliście sobie to, że ja jestem negatywna i toksyczna i koniec. Kopola, ja nie wiedziałem, jakby nie znałem założeń Karola i Łukasza, a sam to zauważyłem i w trakcie dnia też o tym z nimi nie rozmawiałem. Pola jest dzisiaj zagrożona? Nie, no nie jest zagrożona. Nie jesteś Pola zagrożona. Dzięki. Dziękujemy. Gwiazda. Ja, Polka, nie przejmuj się. Spoko. Nie ogarniam. Mówią mi takie słowa, a po czym nawet mnie nie dadzą do zagrożonych. To mi to mówią. Nie powiedzą, nie powiedzieli mi nic pozytywnego. I mnie przepuszczają. Nic mi nie powiedzieli pozytywnego dzisiaj. Jemu powiedzą, że się uśmiecha, że jest pozytywny, dadzą mu kartę i dadzą go do zagrożonych. A mi mówią tylko negatywy i mnie przepuszczają. To A ty nie rozumiesz też tego? Mi też sprawdzają teraz pewnie. Ja umiem przyjąć krytykę i wezmę to do siebie, mimo że się nie zgadzam. Weź zrób wywiad z nimi, co? Jezus, jaka złość na biednym operatorze. Jeszcze ty im powiesz, że... Zapraszamy kolejną czwórkę. Jak tam? Pozytywnie. No to chodź na środek. No słabszy dzień dzisiaj był w twoim wykonaniu, jak dla mnie, nie? Taki dla mnie byłeś niewidoczny troszeczkę, bo ja wiem, że się starałeś, tylko ogólnie, że nie zapamiętałem ciebie, mimo że przychodziłem do was. Na przykład wasza reklama, w której ten żart był taki bardzo oderwany od jakiegokolwiek pomysłu, od jakiegokolwiek kanonu, w którym mogłoby się to zmieścić. Dla mnie dzisiaj, no na razie najsłabszy twój dzień. Dzisiaj wydaje mi się, że miałeś za mało okazji do tego, żeby się nam pokazać. Dlatego damy ci jeszcze jedną szansę i będziesz w zagrożonych. Mhm. Kogo byś chciał zobaczyć teraz? Co, może Kasię weźmiemy? No to chodź, Kasia. O. Miałaś bardzo kreatywne pomysły. Bardzo fajnie przekminiałaś wiele rzeczy. Wydaje mi się, że dużo wniosłeś do swojej grupy. Ale Kasiu, powiem ci, że to co mówi Jawor jest dla nas fajne. Dobrze nam to słyszeć, ponieważ wiesz, on nie widział cię też wczoraj i my dzięki temu też widzimy progres. Także mega gratulacje. Fajnie, dziękuję, że posłuchałaś się tego, co wiesz, zostało powiedziane w dniu wczorajszym i dzisiaj rzeczywiście o wiele lepiej. No i fajnie. Według mnie powinnaś teraz zastanowić się nad tym, jak chcesz nam się pokazać jutro, bo na pewno będziemy się niebawem jeszcze widzieć. Także dzisiaj nie jesteś zagrożona, jesteś bezpieczna. Możesz odejść do reszty grupy. Ha, Beksa. Co, nie chcesz? Nie chcesz być w kolejnym odcinku? Oczywiście, że chcę. A, no to okej. Myślę, że ci się nie podoba. Wiktoria, chodź do nas, proszę. Mogę ja? No dobra, zacznij. Dobra. Jak wyrzucę Karolinę, to zostaniesz? No wolałabym, żebyś tego nie robił. Ja rozumiem, spoko. Nie wiem, czy planuję nawet, nie? No, wszyscy to pytają. Ale no. Nie czyli wiesz, że była słaba. Bo wiesz, że jest między wami przepaść. Ale nadal, daj jej odpowiedzieć. No zostanę. Ogólnie twoja siostra, mimo że to wiadomo, to nie jest teraz jej czas, była dzisiaj w dwójce najgorszych osób. Za to ty dzisiaj pokazałaś się fajnie. Fajnie prowadziłaś grupę, fajnie się wypowiadałaś i robiłaś dużo dzisiaj. Dzięki. Ciężko, co?
jak przewaga robi się ograniczeniem. Pamiętaj, że my nie oceniamy twojej siostry jako człowieka, tylko jako influencera. Wy taki fajny filmik nagrałyście. Czemu tego tu nie widzę? A w sensie, że zgłoszono? Tak, tak. Mega fajny. Tego nie widziałem. Mega fajny. No. Jakby w ogóle inna osoba, twoja siostra przyszła, nie? No, już jej mówiłam, żeby była sobą, bo nie jest tutaj totalnie. Zobacz, to wszystko to jest twój plan, nie? To jest jak gdyby, ja wiem, że powiesz mi, że wspólnie i tak dalej, ale to ty to zauważasz, to ty to wiesz, to ty chciałaś, to ty tłumaczyłaś się dzisiaj, to ty wyszłaś przed szereg. Narzucając jej to, jak należy to rozwiązać, robisz jej krzywdę. Niech ona zrobi to sama. Nie gadaj z nią, co ma zrobić, bo ona robi to, co ty chcesz, żebyście zrobiły, a nie potrafi tego zrobić. Kurde, ja wolałem was zobaczyć razem mimo wszystko i znowu nie mieliśmy okazji. Mi się wydaje, że to byłby bardziej klucz do tego, żeby ona się otworzyła. Dlatego też to zrobiliśmy wczoraj, nie? Właśnie my jakby nie chciałyśmy tego, ze względu na to, żeby móc połączyć się z resztą uczestników. Ale zobacz, twoja siostra to tak bardzo uwierzyła, że kiedy tam staliście i ona stanęła koło ciebie, to nagle powiedziała: nie, nie, to ja nie chcę koło mojej siostry, żeby nie było. Wiesz, co chodzi, że jej się to już tak wkręciło na banie, że zamiast być sobą, to ona za wszelką cenę chce spełniać oczekiwanie wszystkich dookoła, że nie jest przez ciebie faworyzowana, że wy się nie faworyzujecie nawzajem. Jebać to! Działajcie sobie razem, no przecież takie byłyście fajne na tym filmiku, no. Jak grupa na was reaguje? Na ciebie? Na Karolinę? Część osób wydaje mi się, że trochę zmieniła zdanie. Niektórzy jak się tłumaczyli, to też uważam, że mówili pod kamerę, nie mówili tego, co czują, nie byli szczerzy w tym wszystkim. Wydaje mi się, że te osoby, które się najbardziej wypowiadały w tym temacie, nie zmieniły podejścia w ogóle. Przestań wchodzić ludziom do głowy, w dupie to miej. Rób myśl swoje, myśl o sobie, jesteś zajebana dziewczyna, a przejmujesz się tym, że ktoś coś myśli o tobie, a jeszcze nie masz pewności, że ktoś myśli. Nie musisz z tymi osobami próbować zbudować największej przyjaźni na świecie. Rób nie, swoje. Nie, nie mam zamiaru. Ale przede wszystkim nie wchodź ludziom do głowy. Oni wcale nie są tacy sprytni, jak ci się wydaje. Co myślicie ogólnie o Wiktorii? Bo skupiliśmy się nagle tak, na... Tak, nie, Wika, w ogóle moim zdaniem super. Dzisiaj byłaś liderem, ale też nie z wyboru, ale miałem wrażenie, że z powołania wychodziłaś naprzeciw do tego operatora, gadałaś, tłumaczyłaś i super, nie? Widać, że przeżywałaś to wszystko i jakby serio w tym byłaś, zaangażowałaś się w to w 100% i fajnie ci to wychodziło. Dobra robota. Dziękuję bardzo. Jesteś dzisiaj bezpieczna. Tak jest. Dzięki. Dawaj, Oli, kostek. Wer. Dzisiaj fajne pomysły miałeś. I było widać, że to było z twojej inicjatywy mocno. Nawet jak robiliście te wyzwania, robiliście je razem, mimo że nie musieliście. Tak jak Karol tutaj zauważył, bardzo mocno kminiłeś w swojej grupie. Bardzo na plus, jakby twoje obycie z kamerą jest na wysokim poziomie. To tyle, jesteś bezpieczny, pa. Tak jest. Naprawdę? Tak. To pa. Dziękuję. Żeby nie wróciło teraz to ego, nie? Ze wczoraj, dobra? Starałem się nad tym pracować dzisiaj i... Ale to ty nie masz próbuj. Pracować nad tym dzisiaj, tylko zawsze. Dobra? Dzięki piękny. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia za chwilę. No właśnie, wyszedł. Powiedzieli coś o mojej siostrze. Nie, nie jestem zagrożona. Usłyszałam same miłe rzeczy. Coś dobrego chyba na początek, nie? Coś dobrego? Same dobre rzeczy Olek. To są. Tak, chodź. Miałeś coś dobrego. To, jak wypowiadasz się przed kamerą i to, jaki jesteś naturalny w tym, co robisz, jest naprawdę fajne. Zastanawiałem się, czy jest to naturalne, ale spędziliśmy później 2-3 godziny u góry bez kamery i dalej się tak zachowywałeś. Czyli może się coś poprawiło po wczoraj. Dziękuję. No tak, jest lekko znośniejszy. No ale no niestety, no jest ulubieńcem tutaj naszego gościa i co bym nie powiedział, to... Jesteś bezpieczny. No dziękuję bardzo. To my dziękujemy. My również dziękujemy. Oliwia. Jak tam, Oliwia, pomogły te techniki antystresowe? Tak, bardzo. Nie czuję tak dużego stresu jak ostatnio na przykład. No i bardzo dobrze. Bo też nie masz powodu. Ponieważ dzisiaj był o wiele lepszy twój dzień. No, muszę ci powiedzieć, Oliwia, że dzisiaj wielki progres, widać różnicę, a to jak ja wam mówiłem, to jest jakby niesamowicie istotne, żeby
się rozwijać, bo tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć, a po tobie widać, że chcesz się właśnie tego nauczyć. Wiesz, to jaką ilość nawet pytań zadajesz o to, jak się nie stresować i tak dalej, i mimo w tym wszystkim się strasznie stresujesz, to jest aż słodkie i urocze, ale cały czas próbujesz i to jest piękne. No i moim zdaniem jakby super, super, fajnie. Teraz, skoro dostajesz już od nas takie podziękowania, to trafiasz do grupy wysokiego ryzyka, co oznacza, że teraz będziemy od Ciebie wymagać więcej. Ale to też oznacza jedną bardzo ważną rzecz, czyli my w Ciebie uwierzyliśmy. Została tylko jeszcze jedna osoba, która musi w siebie uwierzyć i to jesteś Ty. Więc skoro masz wsparcie od nas, no to chyba się już nie ma czego martwić. Super. Jesteś bezpieczna. Dziękujemy. To może coś niedobrego teraz, nie? Chodź, Dominik. Czekałem na to. Tak? No czekałem, no. Dominik! Co ty myślisz o sobie? Ja czy dobrze ci idzie? Pozytywny jest, czy nie dobrze ci idzie? Ja uważam, że mi dobrze idzie. Idzie ci dobrze, ale zaczynasz być strasznie denerwujący. A u ciebie? Co każde słowo? Mówimy w ten sposób. I to jest strasznie denerwujące. Po prostu nie możesz być taki jednotorowy, wiesz, jakby musisz troszeczkę otworzyć głowę i poszukać może innych fajnych słówek, albo innego fajnego stylu mówienia, żeby to nie było takie nudne, bo zacznie to wkurzać ludzi. Dobra. Już mnie wkurzasz ty na przykład. No, ja miałem z nim tak cały dzień, no. Ja go unikałem dzisiaj, właśnie, ja cię unikałem. No to postaram się to zmienić, w takim razie dziękuję za słuszną uwagę. Jest na czym pracować, naprawdę, jest na czym pracować i chciałbym, żebyś wziął sobie to do serca. Masz potencjał, nie? Jasne, dziękuję. Jesteś dzisiaj bezpieczny. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. Michalina. Ja powiem, a ty powiesz, czy tak, czy nie, co? Wyobraź sobie, że jest taka dziewczyna, której jest pełno wszędzie, pokazuje, jaki ma dystans do siebie i do całego świata. I tak naprawdę to nieprawda. Ponieważ wcale taka pewna siebie nie jest. A czemu tak sądzisz? No, ja to wiem. Właśnie chciałem zapytać, czy ty wiesz. O to mi chodziło, czy tak, czy nie. No w tym programie, przy basenach, no miałam takie coś, że kurde, no ciężko, ale może dopiero teraz to ze mnie wyszło. A dlaczego właśnie cię miałaś ciężko? No bo kupiłam spodnie za 200 zł i musiałam wejść w farbę. A czy pamiętasz, jak mówiliśmy wczoraj, że zniszczycie sobie ubrania? Pamiętam, ale no nie przemyślałam tego. To był twój największy dyskomfort dzisiejszego odcinka? No też. Walka o spodnie za 200 zł kontra wygrana w programie i bycie topowym influencerem w Polsce? Może tak bardzo nie brałam tego pod uwagę, ale no w tamtym momencie miałam takie coś, że no kurde, no nie chcę zniszczyć tych spodni. Ja troszkę technicznie, bo wpadłaś na mega fajny pomysł, żeby zrobić pranka z lodem. Szkoda, że nie wpadłaś na pomysł, żeby go nagrać. No wiem, to już druga taka sytuacja, ale może bardziej robię to w stronę tak po prostu, żeby dobrze się bawić z ludźmi, którymi tu jesteśmy. To może powinnaś, wiesz, sobie zamieszkać ze znajomymi i tam się dobrze bawić, a niekoniecznie nagrywać filmy. No też, to też prawda. Słuchaj, no szczególnie w momencie, kiedy stoi koło ciebie 5 operatorów, nie? I idziesz koło nich, bierzesz lód i znowu idziesz koło nich i rzucasz 3 osobom ten lód i za żadnym razem nie wpadło ci do głowy: ej, w sumie może to jest śmieszne, może powiem operatorowi, ty weź to nagraj. Takie są moje obserwacje, więc dobrze, zwróć na to uwagę, dobra? Dobra. Ja mam ten zaszczyt zaprosić cię do grupy osób zagrożonych dzisiaj. W takim razie. Dobra. Dobra, także wróć na swoje miejsce. No i Maja, chodź do nas. Jak zdrówko? Lepiej się czujesz? Gorzej? Lepiej. Patrzyłem na ciebie dzisiaj i byłem zły. Miałaś totalnie wywalone w to, co mówił Jawa. I tak zastanawiałem, o co chodzi, czy jakby, nie wiem, nie szanujesz go. I później się dowiedziałem, że się źle czujesz. Wziąłem sobie to pod uwagę. I znowu, jeszcze później uznałem, że świetnie sobie z tym poradziłaś. Z tym swoim złym samopoczuciu. Gromadziłaś tą energię na tym backstage, jak była przerwa. Szłaś do tej kamery, próbowałaś dać siebie po prostu 150%. Ode mnie jakby plusik, bo wiesz, jednak każdy kiedyś może się źle poczuć, zachorować. To są te małe procenciki, o których wam mówiłem, nie? Część osób odpuści, a ty jednak wzięłaś po prostu się w garść i ile mogłaś dać, tyle dałaś. Cieszę się. No, nieźle, nieźle. Bałem się o ciebie dzisiaj, że odpuścisz. Z reguły ludzie odpuszczają w takim momencie. No, z mojej strony tylko dobre emocje dzisiaj do ciebie. Super, bardzo się cieszę. Dziękujemy. Dziękujemy. I jesteś bezpieczna oczywiście. Dzięki wielkie. W końcu dostałem opierdziel. Trzeba było czekać na coś takiego, bo to jest, jak powiedzieli, taka krytyka, którą trzeba wziąć do siebie i po prostu przepracować. I wtedy będzie dobrze, także dziękuję. Zapraszam ostatnią piątkę dzisiaj.
Karolina, chodź do nas. No i czego się spodziewasz? Co tu usłyszysz dzisiaj? Nie wiem, nie chciałam za bardzo o tym myśleć, żeby się tak bardzo nie stresować, tak jak wczoraj. Według mnie jest totalny dramat. Ja czuję się, jakbyśmy się pomylili co do ciebie. Na starcie oddanie, tak jak przed chwileczką mi powiedziałeś, tak. Przemiałeś, oddanie lidera swojej siostrze. Napędzanie grupy, żeby natychmiast to zrobiła, zamiast wysłuchania ich pomysłów. Była jeszcze jedna sytuacja, w której nawet nie chciałaś stanąć koło swojej siostry, żeby stać w ogóle gdzie indziej, jakby to miało jakieś znaczenie. Jest bardzo dziwna zależność, jeżeli chodzi o ciebie. Wyglądasz, jakbyś była w cieniu swojej siostry. Jakbyś wykonywała jej polecenia, mimo że nie potrafisz ich sprostać, zamiast być sobą. Doskonale wiesz, że potrafisz i zrobiłaś to w filmiku, który nas zachęcił do tego, żeby z wami rozmawiać. I może my jeszcze tego nie zobaczyliśmy, tylko zobacz, jak ten program pędzi. My nie zdążymy tego zobaczyć. Wszyscy ludzie mówią o tym, że później z nimi rozmawiasz, że jesteś mega spoko i tak dalej. A jak pojawia się kamera, pojawia się ktoś z nas, to znika. To jest jakbyśmy słuchali o innej osobie, a widzieli tu inną osobę. I tak samo zobaczą to widzowie. I nas znienawidzą za to, że my tobą blokujemy komuś miejsce w programie. Wiesz, jaki jest problem? Taki, że my wiemy i widzieliśmy, że potrafisz. Ale jeżeli nie chcesz pokazać się, jaka ty jesteś, to nie jest miejsce dla ciebie. A jest na pewno dla twojej siostry. Chcę się pokazać, to... To co? To czemu tego nie robisz? Wydaje mi się, że staram się po prostu nie wtrącać nikomu w zdanie. No, chciałabym bardzo to zmienić. I jak to zrobisz? Masz na to jakiś pomysł? Czy po prostu przeczekasz, doczekasz do tego miejsca, w którym wyrzucimy coś się z programu i powiesz, nie udało się? Jest droga tylko w jedną albo w drugą, dlatego dzisiaj nawet nie jesteś zagrożona. Dzisiaj dajemy ci ostatnią szansę. Dziękuję. Postaram się jutro, chcę... Nie staraj się, zrób to po prostu, wiesz? I nie słuchaj siostry. Ona chce dla ciebie jak najlepiej, ale ona wrzuca cię w swoją narrację. Ona potrafi ją spełnić, ona wie jak to zrobić. I chce dla ciebie jak najlepiej, ale ona nie wie, że ty nie potrafisz. Ty zrób to po swojemu. Dzięki. No to Julita, chodź do nas. Być może to będzie dla ciebie zaskoczenie. Ale to będzie ostatni raz, kiedy stoisz w tym miejscu. Dzisiaj jest ostatni raz, kiedy wystąpisz tutaj na panelu. Gratulacje, to jest diamentowy bilet do drugiego etapu. Diamentowy bilet, gratulacje, dostajesz awans do drugiego etapu twojej. Jesteś pierwszą finalistką, pierwszą osobą, która będzie reprezentowała was wszystkich w drugim finale. Gratulacje! Mama mi napisała dzisiaj, że nie płacz drugi raz na panelu, bo co obiecało. Gratuluję. Ej, zostań tu z nami, wracaj! Wracaj tutaj. Chcę mi ci jeszcze powiedzieć parę rzeczy, no. Ja mam zapisane tylko tyle, bo więcej Julita nie musiałem pisać. Lider. Nie no, jesteś kozakiem, Julita. Jesteś taka fajna, jesteś taka pozytywna. Tak dobrze się na ciebie patrzy, dobrze ciebie ogląda. Ale oprócz tego wszystkiego jesteś w ogóle świetnym człowiekiem. I pomagasz ludziom jakby w każdym możliwym aspekcie. Czy to jest odcinek, czy siedzimy sobie tam i chillujemy bombę. Zawsze jesteś chętna, żeby komuś pomóc. No ja jestem... super twoim fanem po prostu. No chyba będziesz musiała przeprosić mamę, co? Mamo, przepraszam. Ja mam natomiast w sobie zapisane, że już nadajesz się na influencerkę. Ale najważniejsze, jeżeli nie będziesz ultra się starać, to odjadą ci pod względem wiedzy i tego, czego oni przeżyją, nie? Dlatego nie przechodzisz do drugiego etapu od razu, tylko będziesz cały czas z nami tutaj, będziesz też tu z nami na tych panelach, będziemy ci mówić parę rad. No bo głupio byłoby odpaść jako pierwsza w drugim etapie, a wiesz, że
Jesteśmy do tego zdolni. Gratulacje. Gratulacje jeszcze raz. Dziękujemy. No i co? I kolejna z głowy. Ale nie, no możecie jej pogratulować, jak jesteście w ogóle. Natalka, chodź do nas. Czy Natalka uważasz, że sprogresowałaś od dnia wczorajszego, od wczorajszego odcinka? Nie wiem, jak to jest w waszym odczuciu, ale w moim osobistym bardzo. Myślę, że ma to przygotowane, mówi strasznie cicho, chce w to wierzyć, jest delikatnie lepiej, ale jak była na górze i chciała utrzeć mi nosa, to wtedy zobaczyłem prawdziwą Natalię. Dla mnie w odcinku z kolei Natalia była mega naturalna. Bardzo mi zaimponowała tym, jak nagrała Instastory. To Instastory, no, jak było nagrane, no, dla mnie wyglądało to lepiej niż jedno Instastory influencera, który robi średnio 4 współprace w miesiącu. Tak więc super, oby tak dalej i jeszcze więcej tych fajnych rzeczy. Dzięki. Co? Jesteś fajnie, bezpieczna. Fajnie, ale poczekaj, co mi psujesz? No. Jesteś dobra, bezpieczna, ale... Ale? Ale dodatkowo bardzo fajnie się na ciebie patrzy. Bardzo fajnie. Płynie od ciebie teraz powoli takie światełko. Ono za tej czarnej maski się powoli wybija, ale już się przebija. Już gdzieniegdzie skorupkę rozwaliło, nie? Dzięki. Johnny. Johnny wygląda, jakby sobie zachował koszulkę, żeby na pamiątkę mieć. Szczerze wierzę, że naprawdę pokazuje się słabo. Nie wiem, uważam, że zrobiłem fajny film zgłoszeniowy, uważam, że zobaczyliście we mnie to coś, dlatego się tutaj dostałem, ale po prostu, gdy jest tutaj tyle kamer, jest coś we mnie, co mnie peszy i naprawdę... Chcesz zrezygnować, tak? To jest coś, co ja naprawdę mogę w sobie pracować, ale nie wiem, czy to ma w ogóle sens, żebym dostał kolejną szansę, skoro po raz drugi zwaliłem. Nie wiem, jest mi wstyd, że taką szansę życia marnuję, ale to przez to, że stresuję się tak bardzo, żeby wypaść dobrze, że wypadam bardzo źle. Po tym wszystkim, wiesz, co jest jakby dla mnie mega ciekawe? Tak? Że ty jesteś tego świadom w ogóle, stary, nie? Że to, wiesz co? Słuchaj... To jest naprawdę... niespotykane. Wczoraj zrobiłem sobie taką długą listę w nocy, nie spałem właśnie przez to, i rozpisałem sobie to, jak się zachowuję tutaj, jak się zachowuję normalnie. Gdzie masz tą listę? W głowie? Nie, mam. Napisałem ją na kartce. Mam ją w hotelu. W hotelu masz kartkę? Tak. Wszedłeś tu i mówisz, nic ze mnie nie będzie. Nie, nie uważam. Czemu wy mnie trzymacie? Ja już chcę wracać do domu. Nie mówię, że nic ze mnie nie będzie. Szczerze wierzę, że będzie ze mnie naprawdę bardzo dużo. Ale po prostu... Nie zdążysz tutaj. Nie pokazuję tego. No a nie chcesz? Chciałbym, nie tak. Nie chcesz już szans żadnych. Nie wiem, czy jest to fair wobec reszty. Chciałbym, ale... A to już jest nasza sprawa. Tak. Chcesz czy nie chcesz? Nie patrz na resztę. Chcę. Okej. Okay. Kartka istnieje czy nie? Istnieje. Okej. Okay. Pokażę ci ją. To robimy tak. Jak Johnny mi da kartkę, to przechodzi. Deal. Okay. Deal. 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 Okej, okay. Dobra, Johnny, to ja chcę zobaczyć tą kartkę. Deal. Deal? Deal. No i zarąbiliście. No to widzimy się jutro, szybko poszło. Dziękuję. Dziękuję. No i tym samym odebrałem nam jednego zagrożonego, panowie, przepraszam. No właśnie. Każdemu się zdarza. W ostatnim odcinku mi i teraz tobie. No dobra. Julia. Chodź do nas, Julia. A ty jesteś świadoma tego, Julia, jak ci idzie? To jak ci idzie? Jestem świadoma. Dzisiaj mi dobrze poszło, myślę. Widzisz, co te miny oznaczają? Chyba tylko ty tak myślisz. To nie jest tak, że ty nie byłaś pilną uczennicą i nie słuchałaś tego wszystkiego i czerpałaś z tego całymi garściami. To było widać. Możliwe, że jesteś świetnym w ogóle widzem, tylko trochę słabym influencerem. I to jest trochę może nieprzyjemne, a jeszcze najbardziej nieprzyjemne, że prawdziwe. Trafiasz oczywiście do grupy zagrożonej. I chyba na razie tyle. Także dziękujemy. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. I już możecie z nami zostać. I zapraszamy całą resztę do nas. Totalnie się nie spodziewałam czegoś takiego. Nie było nigdy wcześniej takiej sytuacji, więc nawet nie przypuszczałam. Karol tak zaczął tą wypowiedź, że ja już pomyślałam sobie, co ja takiego odwaliłam, że oni mnie chcą od razu wywalić z programu. No, ale się stało cudownie. Jestem zadowolona z siebie i w końcu muszę tak na maksa uwierzyć w siebie. Powiedz im, dlaczego cię już nie zobaczą na panelu. Niesamowite! Boże!
dajcie jej powietrze tam. Jest nam potrzebna. Ej, Sara, nie żyję drugi etap. Także Julita jest pierwszą finalistką albo pierwszym uczestnikiem drugiego etapu. No to zapraszamy osoby zagrożone. Ale się ustawili, co od najmniejszego, największego. To dawajcie tego największego. Do nas. Michał, dlaczego miałbyś zostać w programie? Uważam, że miałbym zostać w programie dlatego, że wierzę w swoją możliwość i chcę wykorzystać tę szansę. Wiem, że czasem trudno mi tak bardziej się rozwinąć, właśnie jak teraz na szkole możecie zobaczyć. Wiem, że mogę nad tym popracować, żeby pokazać, że zasługuje, żeby tu być. Najdłuższe zdanie, jakie powiedział. Nie przekonało. No nie, ja się spodziewałem, nie wiem. Skoro tak mówisz, no to mam nadzieję, że będziesz tak częściej mówił. Dołącz do reszty. Niech Dobrze. Ci będzie. Dziękuję bardzo. Przechodzisz dalej. I co, może po kolei odpowiedzcie na to pytanie? Może zaczynając od ciebie, Julka. Ja nie pokazałam na pewno jeszcze wszystkiego. W kolejnych dniach pokazałabym się bardziej. I tyle mogę powiedzieć po prostu. Ja przed kamerą serio czuję się jak w swoim żywiole, więc wiem, że to jest to, co chcę robić. Może tutaj nie pokazałam się ze wszystkich stron, jak to powiedzieliście, tylko z tej jednej perspektywy, więc no muszę nad tym na pewno popracować. I co? No też dla Arka mi się wydaje. Nie, no doskonałe. Łukasz, a ty przebijesz to. Mam w sobie coś, co mogę pokazać jeszcze przed kamerą, że mam sporo pomysłów i że w jakimś stopniu na pewno bym się w tym odnalazł. I nie czuję, że dzisiaj byłem jakoś bardzo słaby. Wiem, że się nie przebijałem i takie jest moje. Okej. Michalina, zobacz. Niewiele było trzeba, nie? Wyszłaś, przemyślałaś sprawę, nie wrzuciłaś nie wiadomo jakiego monologu, pięknie wybudowałaś tą emocję i na końcu przywaliłaś z Arka. Wspaniale. I dokładnie tak powinno wyglądać twoje działanie. No to jesteś właśnie cała ty, nie? To co tutaj zrobiłaś. Jakby nie da się ciebie nie lubić mimo wszystko. I ja wierzę, że jesteś w stanie poradzić sobie z tymi słowami, które ci powiedzieliśmy, wziąć je pod uwagę i coś zmienić. I dlatego, Michalina, widzimy się jutro, jesteś bezpieczna. Super, dzięki. Bardzo się cieszę. Wiecie, jaka jest formuła tego programu, nie? Ktoś zawsze odpaść musi. Boję się trochę takiego stwierdzenia nie powiedzieć, więc powiem. Gdybyście dzisiaj odpadli, nikt by nie zauważył. Jest na tyle wczesny etap programu, na tyle słabo dzisiaj wypadliście, że wyrzucenie was z programu pod względem widza, myślę, że niewiele osób miałoby chociaż jedną łzę. Słuchajcie. Od razu wam powiem, żeby możecie odetchnąć, ponieważ tylko jedno z was odpadnie. Super pocieszenie. Znaczy no, dla jednego z was na pewno, nie? Dla drugiego z was być może to ostatnia szansa. Julia, odpadasz. Nie będziecie z nami dalej. Bardzo dziękujemy ci za udział, ale to według nas to twoje otwieranie się działa za wolno i nie możemy dać ci dalej szans. Dziękuję. I tak się cieszę, że tu mogłam być i bardzo dobrze spędziłam tutaj czas. Dziękujemy ci bardzo, Łukaszu. Zapamiętaj tę chwilę. Nie chciałbym cię tu widzieć więcej w takim miejscu, okej? Okay? Spokój się, nie umieram. Się z nikim nie chcę polubywać. Cztery? Julia, słuchaj, my jeszcze mamy dla ciebie mały upominek, podziękowania za twój czas, za to, że tutaj wystąpiłaś i dałaś z siebie wszystko. Dziękujemy ci bardzo. Inni uczestnicy też dostali taki upominek od nas, a to jest proszę bardzo dla ciebie. Dzięki. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do zobaczenia. Pamiętaj, że to Frisk w ciebie uwierzył, nie? Pamiętam. On cię wybrał. I zawsze będę to pamiętać.
No nie powiem, że jest super, ale spodziewałam się, że dzisiaj odpadnę, więc to nie jest jakieś zaskoczenie dla mnie. Jest mi bardziej przykro, że już tych ludzi więcej nie spotkam. Teraz, w najbliższym czasie po prostu. Właśnie zaczynamy się bardzo, nie?